Numerek wszystkim widzom w kolejnym odcinku Zombienaka. Oczywiście jestem Biały Pan, a to seria Orby, taka jak już mówiłem. Na dzisiejszym odcinku ja teraz zbieram sobie belki z kuszonej łąki. Później pojedziemy jeszcze porozsiewać nawóz. Jak się uda, to jeszcze wjedziemy obornik na kubkę. Znaczy na taką hałdę, kubkę, no nie wiem jak to nazwać, nie? Ale no, my tu sobie kończymy. A czekajcie, jeszcze przecież pasy. No i tutaj odpinamy. Jeszcze tutaj. Tutaj i dobra, jedziemy. Dziś w 60 prezentujesz. Jak zepsy psy pięknie. Moim zadaniem na przyszły sezon po 60 pójdzie do remontu, a ja sobie kupię jakiś nowy ciągnik. W sumie dopiero mamy środek, a ja już myślę o kolejnym. No. Dalekie marzenia. Dobra, sobie skręcamy na gospodarstwo. Staniemy sobie gdzieś tu, no bo belki oczywiście tam na górę będę wrzucał. Gasimy. Przesiadamy się do Władka, bo Władzi jest tu podpięty już z rozsiewaczem. I jedziemy sobie na pole, które mamy, o tutaj zasiane pszeniczką oczywiście. Rozsiewamy sobie. A jeszcze później, jak zapomnę. Znaczy jak nie zapomnę, to wam jeszcze pokażę jak się, no jak powoli postępuje moja tak jakby budowa zagrody dla tych moich byczków. Bo zakupiłem sobie cement i trochę piasku, żeby te takie słupy wbetonować, nie? Żeby się jednak trzymało, tam byczki będę trzymał. Byczki, no i chyba, ale to chyba też będą cielaki, małe krówki znaczy się. No i plan jeszcze na ten rok to jest odnowić tę żywówkę i dobra. Jeszcze sobie sprawdziłem tutaj ten, no co sobie tu sprawdziłem? Sprawdziłem sobie mój stan nawiedzenia pól. Jest bardzo dobry, ale czekajcie, teraz jedziemy sobie piąć rozsiewaczku. Gdzie by go tu odpiąć? Dobra, cofamy i odepniemy go tutaj przed przyczynsałką. Na razie nie będzie potrzebna. Dobrze, tak, teraz jedziemy sobie i podepniemy widły do obornika. Więc podepniemy widły do obornika. Dobra, zaczepiłem. Cofamy. Podjeżdżamy. A ja jeszcze rzucę sobie belki i zaraz do was. Czekajcie, gdzieś zaraz do was wrócę. Dobra, jestem. Ja sobie tutaj już kolejną łyżkę ładuję. Bo jak widać, ta przyczepa mieści około 5 ton ładowności ma, więc no, myślę, że tam wystarczy. Nie wiem ile grożdżu mieści, chyba coś mu było 2,5 albo 3,5 tony tam na niego wchodziło, więc no, myślę, że jest jedną taką, bo to pole tylko jest nieduże. Powinno starczyć. Bo jeszcze przecież jak będziemy wyjeżdżać sobie, to od razu na rożdżnik też załadujemy. Myślę, że już niedużo wejdzie, za 2-3 łyżki. Jego borniku, czekajcie. Ciągnik mi się do Władka przydobył. Trochę nim zrzucę, ale dobra, już mamy przynajmniej pełny. Władka sobie gasimy, bierzemy 60. I trzeba tutaj, oczekajcie, zahaczymy trochę. Tutaj przejeżdżamy. I jedziemy na, no, no tam gdzie trzeba go wysypać. Oczywiście krówki moje, kombajnik. Myślę, że w następnym odcinku zobaczycie żniwa. Żniwa. I co się zmieniło w mojej prasie, bo się trochę zmieniło. Zrobiłem jej ten podajnik do bel, żeby po prostu później tego nie zbierać, tylko od razu podpinam przyczepę i sobie jadę. Czekajcie, sobie tutaj dojeżdżam. O, powiem wam, trochę ciężko, ale moja 60. Ale no, nic lepszego na razie nie kupimy. Znaczy kupimy w następnym roku. No, takie plany mam przynajmniej. Czekajcie, dobra, kipujemy. Chyba, że nie ma kipra, no trochę słabo, no ale. Czekajcie, trochę do tyłu jeszcze psu i cofnę. Do przodu. Tyłu i dobra. Jedziemy. Czekajcie, tutaj trochę po soi trzeba było. Soi mam 3 pola ogólnie. Tak jak wam mówiłem. Dobra, my sobie jeszcze tutaj wrócimy na gospodarstwo i myślę, że będzie końcówka odcineczka dzisiejszego oczywiście, bo będzie trochę tego, nie?
czym będą chyba. Teraz, nie, tak, no już z wiosny nie będzie odcinków, teraz mamy odcinek o zaśnieniu, więc do kolejnego. Trzymajcie się, cześć.